Chcę to zdetonować! Chcę to zdetonować! Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelek Vlog. Ostatnio sobie tak myślałam, żeby przydekorować, udekorować, dodać coś jeszcze do tego mojego świątecznego tła i zadzwonił dzwonek do drzwi. I pomyślałam sobie, a kurier pewnie z jakąś paczką i jakie było moje zdziwienie, jak zobaczyłam, co tam znalazłam. I pomyślałam sobie, że muszę to nagrać, muszę to wam pokazać, bo już kiedyś pokazywałam wam taką dużą paczkę, którą dostałam gdzieś PR-ową i tym razem stwierdziłam, że też jest to warte pokazania, ale najpierw pokażę wam bardzo profesjonalną retrospekcję tego, jak to wszystko się stało, więc zapraszam. Mam nadzieję, że podobała się wam ta profesjonalna retrospekcja, ale teraz zaczynają się schody, bo ogólnie muszę coś zrobić z tą paczką. A jak widzicie, wygląda to na niełatwe zadanie, bo już na samym początku widać, że nie da się jej otworzyć tak po prostu. I jest też karteczka, a w zasadzie koperta. I aż jak gdyby boję się, co tam może być. Mam nadzieję, że po prostu będzie napisany kod. I tutaj jest numerek 1, 2, 3 i proszę wszystkiego najlepszego dla święta. Ale zobaczmy. Witaj! No witam, dzień dobry. Święta już zaraz, więc mamy przyjemność zapewnić ci gry i zagadki. Paczka, którą znalazłaś, trzyma w sobie artefakt. O! To rozumiem. Czy zdołasz zdetonować to wyzwanie? Serio okej, nie wiem, czy chcę otwierać tą paczkę. Co? Zdecydować na zwanie, okej. Wyrazy w tym zwyczajnym liście zawierają tajny kod. Aha. No dobra, świetnie. Ja wydaje mi się, że jestem najlepszą osobą do takich zagadek. Jeżeli macie jakieś ekstra 5 godzin, to zostańcie ze mną do końca. Pamiętaj, prezent czeka wewnątrz pudła. Och, jaki prezent myślisz? Dokładnie tak myślę. Zabawy tona czeka. Nie podoba mi się słowo zdetonować i tona. Bo przez to się zastanawiam, co tam może być? Ale no dobra, zaraz. Wyrazy w tym liście zawierają tajny kod. Serio? Tajny kod. Dobra, są 3 cyferki. Od 1 do... nie, od 0 do 9. Tona. Ile to jest... ile to jest tona? O, zaraz, telefon! Nie oceniajcie mnie, że nie wiem, ile to jest tona, ale ja w numerki jestem najgorsza. Okej, tona 1000. A nie, to są tylko 3 cyfry! A myślałam, że już to mam! Co? A dobra, spróbuję. No dobra, spróbuję 100. Ja to nie, to zajmie mi tyle czasu. Powiem, żeby to było 100. Niech to będzie. To może być 100? Nie, to nie jest 100! Patrz, jak to trzeba sobie artefakt. Zdetonować wyzwanie! Tona! Tona zabawy! Otwieraj się! Tak sobie pomyślałam, że ewentualnie na przykład tą, że tona i że te, wiecie, że jak T jest którąś tam literą w alfabecie, to mogłoby być to, ale tona to i tak są 4 litery, a ja tu mam tylko 3. To jest najgorsza słowo do tego! Dobra, jeszcze raz, Aga, you can do it. Zapewne, że to jest coś z tą toną. Serio? Internet mi nie jest w stanie pomóc. Kłódko, jaki jest twój kod? Nie, to tracę nadzieję. I doszło do takich absurdów, że zaczęłam aż liczyć słowa, które są nie trzycyfrowe, tylko trzyliterowe. Ja już nie wiem, zrozumiałam, że wezmę sobie długopis, bo zawsze jak ludzie rozszyfrowują kody, to sobie coś zapisują, wiecie, zaznaczają literki i w ogóle, więc może ja też powinnam sobie coś pozaznaczać. Nie wiem, co któreś słowo, albo co którąś literkę, albo zamazywać, albo wiecie, i tak jak pojawia się takie, wiecie, cyfry latające po ekranie, że tutaj myślę i że niby potrafię to wykminić. Serio, już jestem po prostu tak załamana, że ja nie wiem, co mam zrobić. Wiem tylko, że są 3 cyfry. 3 cyfry mają być i po prostu już się tak zafiksowałam w tej trójce, zaczęłam liczyć te słowa z numerem 3, znaczy z 3 literami i nie wiem, jakbym teraz zaczęła liczyć, nie wiem, co trzecie słowo, ale to co mi to da? No nie wiem, zaraz. Dobra, 1, 2, dobra, ja będę już, naprawdę, już teraz będę po prostu zapisywać rzeczy, może to ci mi dali. Potem 1, 2, 3. No dobra, o ile na początku miałam wrażenie, że ma to jakiś sens, to teraz chyba nie ma, bo wyszło mi tak. Zaraz przyjemność gry. Fajnie, nie?
składa się. Zaraz przyjmiesz gry, paczka trzyma artefakt. Zdetonować wyrazy zwyczajnym, tajny prezent pudła, prezent tona. Więc moje zdolności rozszyfrowywania uległy tutaj, znaczy... No nie. Po prostu nie. I jak gdyby już mi ryjebanie to wszystko, bo tak ta trójka, no co trzeci wyraz, litery, znaczy słowa z trzema literami. I nie wiem, teraz mi zostały tylko po prostu pojedyncze cyfry, pojedyncze litery. Co trzecia litera? Ale w którym słowie? W każdym słowie? Co trzecia litera w co trzecim słowie? Czy to może być aż tak skomplikowane? To może być aż taka rozkmina? To ogólnie śpieszy mi się. Raz, dwa, trzy. To jest R. Serio, oszaleję tutaj. Raz, dwa, trzy. Jeszcze nikt nigdy nie zmusił mnie do myślenia tak długo. Jeszcze jak coś źle przepiszę. No dobra, te litery nie mają sensu. To jest... Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, kto tak to rozkminił i jak bardzo mój mózg musiał co? Dobra, jak zaczynałam to mówię, nie, z przesady. Trzecia litera w trzecim, co trzecim słowie wyszło... A nie, zaraz. Coś nie... Okej, okay, coś musiało pójść nie tak, bo to wyszło mi... Ży 4-1. Czyli tak jakbym pominęła któreś słowo, ale rozkminiam, że to powinno być T. Czyli mamy 3-4-1. Nie wierzę w to. Ja powinnam dostać w tym momencie Nobla. Poproszę Nobla za... Czy są nagrody Nobla za rozkminianie kodów? Nie wiem, ale to jest ta nagroda, którą ja potrzebuję. Jak to nie będzie 3-4-1, to ja nie wiem. Nie no, to ma sens. Znaczy w sensie teraz już ma sens. 3. Jezu, please. 3-4. Jakby tu coś wyskoczyło. 1. 3-4-1! Czy ja to robię w drugą stronę? Ja to źle robię. 3-4-1. Dobra, w drugą stronę. To może być na dole 4, potem tutaj będzie 3, a tutaj będzie 1. Please! 3-4-1. Jedyne co jeszcze mogę kminić, to że to jest po drugiej stronie. W sensie, że ten kod ma być po drugiej stronie, bo już próbowałam po tej stronie w górę i w dół i to po prostu nie ma żadnego sensu. Więc jeszcze raz. Co to było? 3-4-1. 3-4-1. To było takie proste, Aga! Zaczęło to być po drugiej stronie, ale to jest takie nielogiczne, bo przecież ten... Jak gdyby ta linia jest z tej strony, czemu to było z drugiej strony? Czemu to wszystko jest przeciwko mnie? Ale dobra. Kto to przysłał? Kto to przysłał? Co tam jest? Zdetonować. Nie podoba mi się to. Mam nadzieję, że to była tylko kwestia tego, że tam miało posyłać jakieś te literki. I w ogóle. No dobra, teraz już to mogę otworzyć, ale teraz się boję. 3-4-ry. Jezu! Słucham, więcej skrzynek, więcej skrzynek! Ale... Jak to będzie kolejny kod? Jak to będzie ja po prostu nie, już mi to nie wchodzi coś w środku. Nie obchodzi mnie. We wnętrzu jednej z tych skrzyń znajduje się pewien list. To już jest list. Dostanie się do niego to sprawa kluczowa. Gdzie? W jaki sposób otworzysz skrzynię? Rekomendujemy bardziej oddolne inicjatywy. Ja już wam pokazuję sobie taki mały unboxing. Jest tutaj skrzynka. Z kluczykiem na dole. Okej, okay. No dobrze. Porównując
Okej, dobra, ale jeszcze nie będę mówić, że to jest trochę za łatwe, dlatego że tutaj jest więcej rzeczy. Natomiast jak myślę sobie o tym, jak długo rozkminiałam ten kod i jak bardzo on się okazał taki incepcja, to, że tu jest podkrojony kluczyk, coś tu jest za łatwo. No dobra, here we go. Jeszcze będziesz tutaj jeden kluczyk, ale nie, przekręciło się. Dobra, uwaga. Taka historia. Co dostałaś, Aga, na święta? Nic. I zepsute nerwy, zszargane nerwy. Może coś tu jest, czy to... Aha! Ha! Dobrze. To bardziej lubię. Takie rzeczy bardziej lubię, które nie wymagają ode mnie za dużo myślenia. To jest lepsze. Wystarczy obejrzeć rzeczy od spodu i już mamy to. Dobra, czyli tu już nic chyba nie ma. To jest jedna paczuszka. Kłódeczka i w ogóle. Dobra, a to w takim razie sobie, może sobie to odłożę. Zaraz to, tu. Ja mam, wiecie, bazę moją. Dobra. Dobra, może to wyjmę. Dobra. Teraz jest mniejsza skrzynka i myślę, że tu będzie zdecydowanie łatwiej, dlatego że jest kłódka bez kodu. A mam nawet kluczek. Takie kłódki lubię. Z kluczykiem. Bardzo ładna, czarna kłódka. Czy ja się w końcu dowiem, od kogo to i po co to? Dobra, sprawdźcie razem ze mną. Czy to jest przesyłka od jakiegoś pirata? Czy to jest przesyłka z jakiegoś statku? Ahoj. W zasadzie mogłam się tego spodziewać. Że będzie kolejna skrzynka i kolejna kartka. Kolejna koperta z kolejną kartką. Opo. Jesteś blisko? Dobre pytanie, wy mi powiedzcie, czy jestem blisko, bo ja nie wiem. O nie. O nie. Tu są kawałeczki kartki, to będą puzzle. Czy jestem blisko? Bardzo dobre pytanie. Ja uważam, że jestem coraz dalej. Mam pocięte kartki i mam skrzynkę z kłódką. A jaka to kłódka? Na kod. Kłódka na kod. Ale jest też długopis. O, teraz się długopis przydał. Teraz się przydał długopis. Może on tu coś robi jeszcze? Może to jest jakiś... To będzie coś z ultrafioletem! Okej, dobra, zajarałam się. Jakieś tutaj James Bondy. Dobra, ale chyba tu już nic więcej nie ma, więc sobie zamknę tą skrzynię. Przestawię ją na bok. No dobra, ej, to jest... Rozkmina, to jest spoko. Dobrze. Okej, Aga. A by the way, patrzcie na moje świąteczne skarpety? Ten Mikołaj będzie mi pomagał. Okej. Odpowiadamy. W ogóle kolejna ciekawostka o mnie, której pewnie nie wiecie, to, że nienawidzę puzli. Zaraz, tu jest tekst. Najważniejszy jest tekst. Odpowiadamy. Jasna sprawa. Jesteś blisko. A nie, jednak muszę to ułożyć. Jednak to muszę ułożyć, dlatego że tu pewnie jest coś z tym. O! Aha! Ha! Wiedziałam. Dobra, jest jedynka. Czwórka, ale hit. Ale jestem detektywem. Uruchomiło to moje jakieś ukryte pokłady, po prostu nie wiem czego. Dobra, tu też nic nie ma. O nie, blisko, niech tu będzie jeszcze numerek. Jakiś jeszcze? Może jakaś jeszcze cyferka, czy będę musiała wszystkie przechodzić po kolei? Oh no. O! Siódemka! Okej, 4, 1, 7. I nawet nie musiałam składać tej kartki jak puzzle, których nienawidzę. Znowu są 3, tylko teraz kolejność. To jest jedyna rzecz, która tutaj by mogła być. No, 7 wydaje mi się, że będzie na końcu. Teraz nie wiem, w którą stronę ta kłódka. Czy to znowu będzie na odwrót kłódka? Czy ja muszę to ułożyć? Jezu, muszę to ułożyć mimo wszystko. Nie! Najgorzej na świecie w puzzlech. Może coś czegoś, może ja jeszcze nie wyjęłam tutaj, ale no dobra, mniej więcej jest układ strony, jaki powinien być. Czyli najpierw bym widziała 1, potem 4, a potem 7. Czyli 1, 4, 7. 1, 4, 7.
Okej, okay, nie panikuj, Aga. Jeszcze teraz spójrz w drugą stronę. Czyli załóżmy się. Nie, tu powinna być siódemka. Znowu mam źle, coś mam źle. Coś mam nie tak. Coś to jest nie tak. Najwyraźniej to nie jest 1, 4, 7, jak sobie to zapisałam. Ale mam jeszcze opcję 4, 1, 7. Albo ewentualnie 7. 4, 1. Czy tych kombinacji jest więcej też? Dobra, wypróbuję te 3 i zobaczymy. Bo ja już tracę nadzieję. Po prostu nie, serio. Kłódki z cyferkami, z kodem. Nie, nigdy więcej. Dobra, 1, 4, 7 poszło, to teraz w takim razie 4, 1, 7. 7, 4, 1. Nie, może jednak z drugiej strony. Może od drugiej strony, może powinno być 1, 4, 7. Nie, zaraz, 7, 4, nie, dobrze, czyli tu powinna być jedynka na przykład, a tu siódemka, ja już teraz się będę chwytała brzytwy. Bo przynajmniej mam te cyferki i wiem, że to gdzieś musi być. Mam jeszcze inne opcje tego numeru i tak sobie myślę, ile jest kombinacji tego wszystkiego i zaczyna mnie boleć głowa, bo ogólnie jest też na przykład 7, 1, 4, albo 7, 4, 1, a nie, to 7, 4 już mam, no to jest jeszcze 7, nie, 4, 7, 1 na przykład i wszystkie strony kłódki, więc tak jak mówiłam, stay tuned, to może trochę podpić. Teraz spróbujmy, 7, kto da więcej? Ja dam 1 na przykład i teraz dam może 4. Moje życie jednak jest piękniejsze niż myślałam. Dobrze. Jezu, myślałam, że będę to ciągnąć w nieskończoność. Okej, okay, czyli... O-o. Jakby nie rozkminiłam, że otwierając skrzynkę w takiej pozycji, to się może źle skończyć, bo tu ona się zaczęła otwierać. Więc jakby... Aga, za bardzo się podjarałaś. Jak tu będzie jeszcze jedna skrzynka? Albo karteczka. Albo karteczka z kodem. Albo kłódka z kodem i karteczką. Dobra, okej, okay, nie będę przedłużać. Wy to zobaczcie najpierw, bo już nie mam sił. Uwaga, 3, 4. Karteczka! O, ale już tu nic więcej nie ma. Dla Agi. W sensie nie ma już więcej zagadek. Co, powiem wam, że trochę jak gdyby nie spodziewałam się tego. Byłam pewna, że jeszcze na mnie tu czeka skrzynia. Z jeszcze mniejszą skrzynią i mniejszą skrzynią, a potem na końcu będzie takie XD. I nawet nie będzie, ja mam nadzieję, że tu wszystko zostanie wyjaśnione. Dla Agi, to jestem ja. Tu ja pracowałam nad tym wszystkim. Ale zobaczmy. A, nawet nie muszę patrzeć od kogo, teraz już wiem od kogo. Moja głowa zużyła wszystkie pokłady, jakiejkolwiek resztki inteligencji bądź myślenia na to, żeby otworzyć te wszystkie rzeczy, bo nie zauważyłam, od kogo jest ta paczka. Proszę. Proszę. Pranksterzy, żartownisie, heheszki, śmieszki. Nie wiem, kto u was wpadł na ten fajny pomysł i kto u was jest taki sprytny, ale gratuluję. Gratuluję, bo zajęło mi to trochę czasu. Zajęliście trochę czasu i... No, zobaczmy, co tu jest. Aga, wesołych świąt! Niech ten magiczny czas będzie dla ciebie okazją do odpoczynku, a rozwiązane dziś zagadki były najtrudniejszym zadaniem, które cię może spotkać. Też bym tak chciała, ale naprawdę uwierzcie mi, że to było bardzo trudne. Może to było trudniejsze niż myśleliście, bo dla mnie cyferki to jest trudniejsze niż dla normalnych ludzi. Więc tak, mam nadzieję, że to był, że to ogólnie w ogóle to jest najtrudniejsza rzecz, jaka mnie w życiu spotka całym. Pomarańczowymi bąbelkami podziel się z rodziną i przyjaciółmi. Have fun. Teraz to już na pewno będzie fun. Teraz to już nie zostały mi żadne kłódki, nie zostały mi żadne szyfry. Więc muszę przyznać, że brawa dla was. Serio. Jak gdyby rozwaliście system, mi głowę i mam nadzieję, że widzą też. I mam nadzieję, że spodobało się wam to, jak bardzo męczyłam się z takimi prowizorycznymi, prozaicznymi rzeczami jak kłódki. Mam nadzieję, że się świetnie bawiliście przy tym odcinku, że mieliście ze mnie bekę, bo ja teraz jak sobie o tym myślę, to mam sama z siebie. Więc życzę wam wesołych świąt. Mam nadzieję, że spędzicie je ciepło, z rodziną, w zdrowiu przede wszystkim. I pamiętajcie, że widzimy się na tym kanale w następną środę i ho, ho, ho. Merry Christmas.
A jeżeli jeszcze chcecie zostać na YouTubie i oglądać go dalej, to nie krępujcie się, kliknijcie w któryś z tych dwóch filmów tutaj, proszę bardzo, na górze, na dole. A jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to możecie to nadrobić. Przed świętami macie jeszcze czas zrobić mi taki mały prezent. Kliknijcie tutaj w moją okrągłą twarz na górze. Dziękuję pięknie i do zobaczenia. Pa, pa!